Siódmy dzień tygodnia. Dobrze, panowie, skoro mówiliśmy o cateringu, alkoholu, to mam taką ciekawą informację. Myślałem, że propozycję. Mam taką ciekawą informację, że w Pałacu Prezydenckim bardzo się cieszą takie małe buteleczki powodzeniem. Na przykład zamówiono whisky 005. Malutkie. Sztuk 120 buteleczek. Po co 120 buteleczek takich malutkich? Na przykład 005 wódek wyborowych takich malutkich. Co można z takimi malutkimi buteleczkami robić? Pani powiedzieć, że w kancelarii pracuje kilka tysięcy osób, codziennie pałac przyjmuje setki gości, również dyplomatów. Ja bym chciał się dowiedzieć, ile alkoholu spożywa kancelaria premiera i sam ale pan nie, premier. Ale wie pan, ale mnie nie ciekawi, ile spożywa, tylko chodzi mi o to, że dla dyplomatów są te malutkie flaszeczki, takie nie buteleczki. Wiem, ja byłem wielokrotnie w Pałacu Prezydenckim i nie widziałem tam tego rodzaju małych buteleczek. No ale w każdym razie, mamy fakturę, 120 buteleczek, malutkie. Maleńkie buteleczki są od tego, żeby człowiek ćwiczył paluchy, bo jak się tak nauczy odkręcać, to później ma poseł Palikot będzie miał zajęcie, coś czuję. Ja nawet myślałam, że może do tortu się dolewa, ale nie bardzo jak dowiedziałam się od kucharzy, to się raczej duże butelki jak miałbym kupuje. Jak miałbym to tłumaczyć? I no na przykład koniak Martel, ile tych buteleczek było? 96, ale pojemności 0,03. To już w ogóle chyba... Takie buteleczki, które są w samolotach. To 854 za 854, jak to w samolotach. Ale słyszy pan, poseł Bielan zauważył, że tego typu ilości podają na pokładzie samolotów. Ale prezydent też na żadnej naziemnej imprezie. Ale pan prezydent też lata przecież. Pan Chlebowski na naziemnej imprezie nie widział takich. Ale nie ulega wątpliwości. Mam nadzieję, że panowie, bo tutaj się tłumaczycie tak trochę, że tylu urzędników pracuje, ja się nie tłumaczę, że panie ministrze, że to nie kupujecie dla pracowników w kancelarii prezydenta, bo jeżeli pracownicy mieliby spożywać alkohol, to oczywiście taniej będzie kupować w dużych butelkach. Tak, bo to jest strasznie drogie. Rozumiem, że te małe buteleczki... Jak się domyślam, ma pan doświadczenie, że tym będzie. Nie, ja dla urzędników... Ale 003 to ile to jest? Dla urzędników nigdy nie kupowałem. Panie ministrze, dla urzędników nigdy nie kupowałem alkoholu w ministerstwie. Panie przewodniczący, którym zarządzałem, był w ministerstwie też był zakupowany oczywiście alkohol, ale w dużych butelkach, solidnie gości przyjmowaliśmy. Nie, najwyraźniej te zakupy nie służyły celom konsumpcyjnym. Jak mi powiedziała osoba, z którą rozmawiałam na ten temat, to jeszcze te buteleczki są konfekcjonowane okropnie, więc zapytałam się, co to znaczy. I to są plastikowe buteleczki też. No na pokład samolotu to są na pewno. Ale ich to na pokład. Prezydent też lata i nie, to ja tu rozumiem, że postanowiła kancelaria kupić samolot i zaczyna od cateringu. Bo na razie nie ma środków w budżecie. To nie kancelaria kupuje, panie przewodniczący, tylko Rada Ministrów. Ale panie ministrze, zdarzyło się panu taką małą buteleczkę. Panie przewodniczący. Przynieście ze dwie na setę spotkanie, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Siódmy dzień tygodnia.